Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie z analizami utworów Fryderyka Chopina wydanych po jego śmierci. Nocturne e-moll, który dzisiaj usłyszeliśmy, jest utworem, o którym nie wiemy prawie nic. Jest utworem tajemnicą, bowiem nie ma jasnych i jednoznacznych dowodów na to, kiedy został on napisany, a więc możemy się tego tylko domyślać. Jest, proszę Państwa, taka rozbieżność, w zależności od tego, jakie źródło weźmiemy, że nie sposób jest odgadnąć, choćby mniej więcej, kiedy mógł on zostać napisany. Możemy się kierować jedynie fakturą, jakimiś pomysłami kompozytorskimi, no i tym, jak on jest napisany. Co czytamy o tym utworze u profesora Mieczysława Tomaszewskiego? Nocturne e-moll został wydany po śmierci przez Juliana Fontanę. Został przez niego uznany za utwór pochodzący z czasów młodości Chopina z roku 1827. Datę tę przyjęto jako niepodważalną. Jednak już Zdzisław Jachimecki zadziwił się nad nokturnem, nad jego zachwycającym brzmieniem. Przyjmując pewność datowania, swoją konkluzję wyrazić więc mógł jedynie stwierdzeniem, iż mamy przed sobą wyraźną zapowiedź przyszłego arcymistrza nokturnów. I dalej, że zakończenie nokturnu brzmi jak proroctwo genialnego nokturnu cismol. Chodzi zapewne o Nocturne cismol opus 27, numer pierwszy, który kończy się i z jasnością, słońcem i wprowadza nas w drugi nocturn Desdur. Pamiętacie Państwo być może moje filmy na temat tych nocturnów. Jak mówiłem, że ten opus jest, te dwa nocturny są ze sobą zjednoczone. Pierwszy kończy się durowo, choć zaczyna się molowo i drugi kontynuuje tą samą durową tonację. Tadeusz Zieliński, pisze dalej profesor Tomaszewski, odważył się poddać w wątpliwość datowanie Fontany, rozważając, czy nie chodzi wręcz o ostatni z nokturnów, z nieznanych powodów niewydany, a swoją dojrzałością emocjonalną i doskonałością warsztatu wskazujący raczej na lata ostatnie. Rodzi się pokusa, by tę hipotezę, to przypuszczenie poprzeć dalszymi znakami zapytania wobec przyjętej dotychczas daty. Słuchanie się w ten nocturn e-moll i rozeznanie jego formy, o czym dzisiaj oczywiście porozmawiamy, pozwala stwierdzić, iż jest on pod paroma względami podobny do nocturnu Es-dur opus 55 numer 2. Pamiętacie Państwo ten nocturn, duet miłosny, film o tym nocturnie, zdominowała moja polemika do wszystkich właściwie bez wyjątku muzykologów, którzy widzieli w nim pojedynczą melodię, a ja wytłumaczyłem na tym filmie, że jest to po prostu duet operowy o miłości. Faktycznie jest podobny. Tutaj profesor Tomaszewski opisuje podobieństwa, ja Państwu też pokażę może dlaczego jest podobny, to już nie będę tego czytał, ale teraz dalszy akapit. Rodzi się pytanie, dlaczego Chopin nocturnu e-moll nie wydał? Odpowiedź zdaje się być oczywista, pisze profesor Mieczysław Tomaszewski. Jakkolwiek posiada on niezaprzeczalne zalety, znane i uznane przez pianistów i chopinologów, to jednak nie dorównuje nocturnowi Es-dur. To po pierwsze. Po drugie zaś, jest zbyt do niego podobny pod wieloma względami, choć nie pod wszystkimi. Jest od tamtego z pewnością bardziej nostalgiczny, pisany z mniejszym dystansem i, jak to określił Jachimecki, odbija melancholijny stan duszy. Te ostatnie słowa, proszę Państwa, są bardzo ciekawe i bardzo prawdziwe. Melancholijny stan duszy. Już od pierwszych dźwięków jesteśmy w nastroju melancholijnym, smutnym. Dlaczego? O tym zaraz Państwu wytłumaczę. A więc mamy tutaj już co najmniej dwa źródła, w sensie
dwie hipotezy dotyczące daty. Pierwsza, 1827 rok, a więc 17-letni Chopin. Mnie osobiście dość trudno w to uwierzyć z racji tego, jak po prostu ten nokturn brzmi. I druga, że jest to ostatni z nokturnów. Z kolei w wydaniu narodowym, z którego ja korzystam, profesor Jan Ekier pisze tak, że jakkolwiek Fontana nadał datę temu nokturnowi z roku 1827, to jednak stylistycznie, emocjonalna głębia oraz tekstura tego nokturnu, wchodzimy tu w takie, wiecie Państwo, już muzyczne sformułowania, wydaje się, że nokturn ten napisany został pomiędzy 1828 a 1830 rokiem. Niewielka różnica, zaledwie roku, ale Chopin jeszcze w Warszawie. I tu się pojawia podstawowe, fundamentalne pytanie. Czy ten nokturn mógł powstać jeszcze napisany przez Chopina w Warszawie? Jeśli tak, to z pewnością musiał on odzwierciedlać Chopina nie, zakochanego nieszczęśliwie. To znaczy to jeszcze ten okres, kiedy już kochał się w Konstancji Gładkowskiej, ale ona jeszcze o tym nie wiedziała, albo go jeszcze nie znała, oni się nie znali. On miał takie chwile, wiecie Państwo, dosyć typowe w tamtym wieku. Bardzo wysoko euforia i bardzo nisko depresja. I mamy to do czynienia w nokturnach z opusu 9, prawda? Bardzo nostalgiczny nokturn bemol. A potem kolejny nokturn zakochany, Chopin. I faktycznie jest to podobne. Można by tutaj się spierać, zastanawiać, debatować, ale czy to tak naprawdę jest ważne? No może dla właśnie tego, co jest oddawane tą muzyką, to być może jest ważne. Natomiast patrząc, proszę Państwa, już teraz stricte na konstrukcję tego utworu, to on do nokturnów młodego Chopina opus 9, jeszcze warszawskich, nie pasuje. Chopin tutaj robi pewne eksperymenty z formą, których nie robił na początku. Jak moi wierni słuchacze, którzy znają moje analizy wszystkich nokturnów, pamiętacie Państwo, że w wakacje roku 2021 mieliśmy przecudowną podróż po wszystkich nokturnach od początku do końca, blisko, no ponad miesięczną podróż, zwieńczoną moim koncertem na Facebooku, gdzie wykonałem dla Państwa wszystkie nokturny Fryderyka Chopina po kolei, pierwszy raz w życiu. Koncert trwał 2 godziny, bodajże nawet ponad. I w każdym razie pamiętacie Państwo, że wchodziliśmy właśnie w to, jak bardzo Chopin, im był starszy, tym bardziej próbował coś z tą formą zrobić, coś zmienić, prawda? I tutaj też można by powiedzieć, że już jest to Chopin, który zaczyna mieć to myślenie, no jeszcze raz mam napisać to samo, no przecież nie mogę ciągle pisać tego samego, coś tutaj muszę wymyślić, zmienić. Jest taki rodzaj walki, proszę Państwa, tutaj, może to nie jest dobre słowo, ale jakiegoś takiego konfliktu, może lepsze słowo, konfliktu dur z mol, a raczej mol z dur. A jeśli byśmy to popatrzyli na to przez pryzmat po prostu emocjonalny, to można nazwać to walką, taką oczywiście bardzo z dużym dystansem traktując to słowo, bo tutaj w ogóle nie mamy czegoś takiego jak walka, prawda? Dobrze, a więc przejdźmy już teraz do analizy emocjonalno-formalnej, bo tak by to trzeba było nazwać. Jeśli chodzi o analizę emocjonalną, to myślę, że każdy wrażliwy słuchacz i meloman może jej dokonać samodzielnie. Wystarczy posłuchać tego nokturnu, zamknąć oczy i zastanowić się i wsłuchać się, co on do nas mówi. Jak Państwo wiecie, każda muzyka do nas coś mówi. Każda muzyka daje nam jakiś klimat, wprawia nas w jakiś nastrój. Ja to lubię
często pokazywać i opowiadać, że muzyka zaczyna się tam, gdzie kończy się cisza, i to, co słyszymy, natychmiast wprawia nas w jakiś nastrój, w jakąś atmosferę. W zależności od tego, co usłyszymy, na przykład, prawda, to czujemy już się w taki sposób, nawet nie używajmy słów. Gdy usłyszymy na przykład, to czujemy się w inny sposób. Gdy usłyszymy, czujemy się w inny sposób. Czujemy się w jeszcze inny sposób, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tym można eksperymentować cały dzień i kompozytorzy to robią, robili i będą robili, prawda? Bo na tym polega muzyka. I tak jak wspomniałem, wracając do tej mojej myśli, wystarczy włączyć sobie ten nocturn, zamknąć oczy i posłuchać, ile różnych stanów emocjonalnych nam się w duszy pojawi. I myślę, że to będzie minimum dwa stany, a być może dla wrażliwych słuchaczy nawet więcej. Ale minimalnie dwa, i dlatego właśnie mówię o tym konflikcie, o którym dzisiaj też porozmawiamy. Ale cały nocturn rozpoczyna się, jak na nocturn przystało, a więc utwór nocny, prawda? Rozpoczyna się przedstawieniem pory dnia, a więc ciemna noc. Chopin robi to w bardzo taki prosty sposób. Daje tylko akompaniament lewej ręki, a więc nie ma tutaj żadnego wstępu. Po prostu rozpoczyna się lewa ręka triolami. Oparte jest na akordzie e-moll z jedną nutą, która tu, proszę Państwa, w ogóle nie pasuje. Mianowicie nuta ta, a cały akord e-moll to jest taki. Ta nuta, ona właśnie, wracając do tego nastroju, który słyszymy, ona stwarza z kwintą, a więc z piątym stopniem tego akordu e-moll, tworzy nam współbrzmienie najbardziej ostre, jakie istnieje, mianowicie sekunda mała. Tak? I to grane w lewej ręce nisko powoduje takie zamazanie, niczym Debussy, takie namalowanie obrazu nocy, ale potem zamazanie tego troszeczkę. Dodatkowo daje nam rodzaj poczucia jakiegoś strachu, bo ta ciemność jest straszna. I teraz ja ten nocturn lubię porównywać do obrazu. Na przykład właśnie obrazu nocy, zwłaszcza młodym pianistom, którzy nie potrafią jeszcze zrobić bardzo dobrych proporcji między tematem a lewą ręką, żeby rozbudzić ich wyobraźnię, wyobrazić sobie, że to jest jakieś tło, prawda? Jakaś ciemna noc. I nagle na tym obrazie mamy na przykład latarnię morską, albo księżyc świeci w pełni. I ten księżyc to jest prawa ręka, i on musi rozbłysnąć. I musi brzmieć. Pomimo tego, że lewa ręka gra. I tutaj można, jak się chcecie Państwo zabawić w takie krytyczne słuchanie nagrań, to można oddzielić dobre wykonania od złych wykonań właśnie w taki sposób. Czy po zagraniu tej nuty G usłyszycie Państwo jeszcze tą nutę G płynącą daleko? Tak trzeba się naprawdę wsłuchać. Czy też zostanie ona zagłuszona lewą ręką, a więc już nie słyszymy, prawda, ręki prawej. A więc to już jest naprawdę pianistycznie wcale nie takie łatwe. Już na samym początku. Istotą tego nocturnu jest to, że lewa ręka od początku do końca jest jednostajna w tych triolach. Cały czas prowadzi triole. I to właśnie dlatego prawdopodobnie nasuwa się porównanie z tym nocturnem Es-dur, który z kolei rozpoczyna się księżycem albo, prawda, jakimś jasnością, po czym och, jak ja kocham tą muzykę. Więc tutaj
trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale widzicie Państwo, jeśli nie porównamy, to to jest zupełnie inny Chopin, który co chwilę zmienia nam. Pianiści, którzy grają, wiedzą, że ten nocturn jest szalenie trudny do zapamiętania, właśnie z racji tego, że lewa ręka podróżuje po wielu światach harmonicznych, co chwila zmieniając te światy, ale jednocześnie ma tą jednostajność i mamy na tle lewej ręki przepiękny duet. Duet miłosny. Tutaj mamy lewą rękę dużo bardziej ubogą, dużo uboższą. Ale ona prowadzi nam klimat, wprowadza nas w klimat i ten klimat jest cały czas w lewej ręce taki sam. Jedyne, co się zmienia, to oczywiście harmonie, czyli kolory, które słyszymy. A teraz już, proszę Państwa, przejdźmy do tego, co się dzieje w formie. A więc wprowadza nam ta pierwsza nuta od razu jakiś niepokój i napięcie, ponieważ nie jest to E. Bo gdyby to było E, na przykład mogłoby być. Taki był nocturn, to wtedy to E nie wprowadza nam żadnego napięcia, ale gdy mamy to mamy większe, ponieważ jest to tercja tego akordu, a więc i ona podróżuje, ciągnie nas, to jest tak jakby Chopin brał nas za nitkę, którą my trzymamy i ciągnie nas tą melodią. Co tu będzie się dalej działo? Posłuchajmy. Doprowadza nas, proszę Państwa, do dźwięku, który razem z prymą, a więc z dźwiękiem E, tworzy znów sekundę małą. A więc doprowadza nas do dysonansu. Już w drugim takcie melodii mamy dysonans. Znów jest to podobne do nokturnów. Pamiętacie Państwo? Nocturn cismol. Prawda? To jest nocturn opus 27, numer 1, o którym już dzisiaj wspomniałem. I zarówno ten nocturn cismol, i może razem wspólnie dzisiaj, proszę Państwa, odkryjemy, kiedy został napisany nocturn emol. Bo tu jest bardzo dużo podobieństw. Teraz mi się to nasuwa. Nocturn cismol. Proszę Państwa, to jest niesamowita chwila. Otóż ta analiza się tworzy. To znaczy, oczywiście, ja już bardzo ją przygotowałem wcześniej, jak zawsze, ale teraz, tak jakby Chopin znów do nas mówi, w tym momencie, bo to jest coś, co się tworzy na bieżąco. Otóż, proszę Państwa, nocturn opus 27, numer 1. Mamy lewą rękę. Która nam, co pojawia się? Noc. Tworzy nam noc. I teraz wchodzi. Tutaj nie mamy napięcia, ale zaraz. Prawda? Mamy zaraz dysonans. A jeszcze bardziej widać to w nocturnie D-dur, a więc drugim. Kto jest ten. Teraz będziemy szli do dysonansu. Uwaga! Prawda? I on jest małe rozwiązanie. O tym wszystkim już rozmawialiśmy, więc nie musimy teraz tego znów poruszać. Ale prawdopodobnym wydaje się, że mogą to być okolice tego właśnie tych nokturnów po 27. Albo troszkę przed, może jakieś przygotowanie. Kto wie, jest to fascynujące. Widzę tutaj dużo podobieństw właśnie do nocturnu cismol. Wracając do naszego nocturnu, więc mamy napięcie i dochodzimy do dysonansu. I on się rozwiązuje. Ten dysonans, on pragnie się rozwiązać na tą nutę właśnie.
teraz pojawia się dwugłos. Tencje. Tencje, czyli ja zawsze w mazurkach zwłaszcza porównywałem to do tego, że dwie osoby, które są blisko siebie, bo tencje są blisko i śpiewają razem, a więc też rodzaj duetu. I to jest poprzednik. I teraz następnik, gdyby to był bardzo młody Chopin, no to by następnik powinien być, zacząć się tak samo jak poprzednik. Tutaj nie, tutaj mamy wzbogacanie frazy, nowe kolory, posłuchajmy. Melodia się wznosi. Znów mamy, proszę Państwa, dysonans, który się rozwiązuje. I to jest koniec pierwszego okresu muzycznego, można by powiedzieć. Prawda? I temat pierwszy. Tak by to można było określić. A więc tu się bardzo dużo emocjonalnie i energetycznie, proszę Państwa, dzieje. Bardzo dużo. Widać, że napisał to mistrz przeprowadzania energii muzyką. Posłuchajmy jeszcze raz. Napięcie. I po napięciu co? Jeszcze większe, bo do dysonansu dochodzimy. I tutaj wreszcie troszkę ulgi. I teraz dołącza się głos dolny drugi. Była pierwsza kwestia i teraz ten dwugłos, proszę Państwa, jest kontynuowany. Nie wiem, czy to słychać, że to grają dwa głosy. Cały czas mamy dwa głosy w tym miejscu. A więc co tutaj się działo? Budowanie napięcia do dysonansu, który wywołuje w nas odczucie jakiegoś bólu w tym miejscu. I wszystko się wycisza. I teraz mamy, proszę Państwa, powtórzoną tą frazę drugi raz. Poprzednik powtórzony w oktawach w ręce prawej. A więc być może dalej ten dwugłos śpiewają teraz w oktawach. Lekką wariacją. I co powinno być dalej? Powinno być, prawda? Powinien być następnik. I teraz, proszę Państwa, co ciekawe, tego następnika nie ma takiego. Jest inny, a więc Chopin zdecydowanie starszy niż 17-latek. Wiemy, jak Chopin pisał, jak miał 17 lat, 16, bo znamy, jeśli Państwo oglądaliście moje filmy, na przykład chociażby Rondo C-moll, prawda? Opus pierwsze. Więc tam takich rzeczy nie ma. Tam są bardzo... I powtórzone! Jeszcze raz. Nie ma takich rzeczy jak tutaj, że ewidentnie eksperymentowanie. Niesamowite rzeczy. A więc posłuchajmy jeszcze raz. Pierwsza fraza. Ale dalej jest dwugłos. Co się tutaj dzieje? Posłuchajmy. Idziemy. Imponujemy. Imponujemy. Znów. Thank you.
jesteśmy w drugim, a więc durowym stanie emocjonalnym. Tonacja H-dur, a więc tonacja miłości. Chopin zawsze, gdy używa H-dur, pisze muzykę miłości. Prawda? Nocturne H-dur, op. 62. I tutaj też dochodzimy do H-dur. A jak dochodzimy? Otóż, proszę Państwa, w bardzo nietypowy sposób. Bo no, standardowo tutaj ten następnik miał cztery takty, tak jak mieć powinien. A tutaj Chopin, jak słyszymy, i jest to nienaturalne dosyć, przedłuża nam tą frazę. Robi to specjalnie oczywiście, żeby spotęgować jeszcze nasze napięcie. Jeśli my nie znamy tego nocturnu, nie znamy tego utworu, to czujemy, że gdzieś idziemy, że coś się dzieje. Potem następują znowu te zgrzyty i ból. I dochodzimy, proszę Państwa, nagle do H-dur, a więc do tonacji, która nas koi. Koi naszą duszę. Tonacja, która sprawia, że czujemy się dobrze. I tu jest ten fragment, nazwijmy go tematem drugim, albo częścią B, który koi naszą duszę po tym smutku, który mieliśmy na początku. A więc fenomenalnie, z emocjonalnego punktu widzenia, napisany utwór. Posłuchajmy jeszcze raz tego następnika. Drugi takt. I teraz rozpoczyna się dojście. Trzeci takt. Czwarty. I dalej piąty. Taktów, czyli dwa razy tyle. No, czy to można podzielić na 4 plus 4? Właściwie można. Można, bo po czterech taktach Chopin pisze forte. Ale to forte, które tu mamy, to jest tutaj ten moment. Jest przedłużeniem tego, co było wcześniej. Państwo ten H-dur. Lewa ręka nie ma tutaj już, nie ma tego, co miała wcześniej. Żadnych sekund. Jest, proszę Państwa, odczucie błogości, szczęścia. I duet w tercjach, a więc znów, kto wie, duet osób, które są blisko siebie. Śpiewają pieśń taką pełną zgody, spokoju, sielanki. To jest teraz powtórzone ze wzmocnieniem, to był poprzednik i teraz mamy... Co tu się dzieje, proszę Państwa? Akord zmniejszony. Państwo na pewno doskonale już wiecie, co on oznacza. Oznacza znów powrót jakiegoś cierpienia. Czyli tak było pięknie. Tak było pięknie. Albo może być, może mogłoby być tak pięknie. Może to jest marzenie, nierealność i teraz powrót do realności. I co się dzieje dalej? Proszę Państwa, wraca część A, natychmiast wraca część A, czyli okazuje się, że to marzenie w H-dur, pełne miłości, duet, nie był częścią B, środkową, bo ona powinna być dłuższa. Tylko drugim tematem, tak by można było powiedzieć, a więc wkraczamy w Chopina, odkrywamy jego sposób myślenia jako eksperymentatora. I teraz, proszę Państwa, dzieje się rzecz niesłychana, której
Ja osobiście w żadnym innym nokturnie tak naprawdę nie zauważyłem. To być może jest jakiś dowód na to, że może to jest faktycznie nokturn ostatni, ale być może nieskończony, dlatego niewydany. Trudno powiedzieć. Wiemy, że Chopin w ostatnich latach życia miał ogromne problemy ze znalezieniem tak naprawdę spokojnej głowy i czasu na to, żeby komponować. Dlatego tych utworów w jego ostatnich 3 latach życia jest bardzo mało w porównaniu z tym, jak płodny był wcześniej, prawda? A no niestety życie, jak wiemy, ma bardzo wielki wpływ na twórczość, na to, jak jesteśmy produktywni. Ja to sam doświadczam na przykład teraz, w tym jakże trudnym czasie bardzo wyniszczającej wojny, którą mamy na wschodzie, która nas tak bardzo dotyka, i też mam problem z byciem bardzo efektywnym, tak jak byłem wcześniej, czyli właśnie z nagrywaniem wielu filmów, z przygotowaniem nowych utworów i tak dalej, i tak dalej. Więc może ja mogę sobie to bardzo dobrze wyobrazić. W każdym razie, proszę Państwa, co się dzieje tutaj w teraz? Mamy część A i teraz ta część A jest napisana w formie recytatywu. Recytatywu, czyli coś podobnego, co mamy na przykład w środkowej części nokturnu F-moll. A więc coś mówimy. I tutaj Chopin coś mówi. Ale na podstawie tego tematu, który był taki prosty. To był poprzednik. I teraz posłuchajmy, jak ten poprzednik teraz się przeistacza. On jest inny dlaczego? Dlatego, że pojawiła się część B, prawda? Ta część opiełna miłości, ona ma wpływ na ten pierwszy temat. Czyli widać, że to jest utwór, który żyje, który opowiada jakąś konkretną historię muzyczną. Ten motyw H-dur zmienia zupełnie temat pierwszy. Posłuchajmy. I mówi coś. Wszystko forte, a więc krzyczy. I jeszcze. To jest wręcz jakaś, nie wiem, wściekłość. I to jest poprzednik. I teraz co się dzieje z następnikiem? Następnik mieliśmy... zupełnie coś innego, ale jednak jest to wariacja tego następnika. Ale teraz, proszę Państwa, powiem Państwu bardzo ciekawą rzecz. Otóż właściwie to jest wariacja dolnego głosu z tego następnika, bo następnik miał 2 głosy, pamiętacie Państwo? Dolny głos brzmi tak. I teraz to jest w pewnym sensie... Przepraszam, jeszcze raz muszę zagrać, ale bo faktycznie sam się aż zdumiałem tym, że faktycznie to jest wariacja tylko dolnego głosu. Górny głos, czyli głos kobiety, znika. Nie ma go tutaj. Nie ma go, więc jest to znów jakieś bardzo znamienne. Posłuchajmy. Ten temat w oktawach, tak jak był, ale z jeszcze większym, dramatycznym zróżnicowaniem, czyli wariacyjnością. I teraz pojawia się coś nowego, proszę Państwa.
Chopin już rezygnuje z rozwinięcia następnika, zamiast tego daje bardzo krótki następnik do tej pierwszej głównej melodii, który natychmiast wprowadza nas do tonacji E-dur, czyli durowej wersji E-moll, czyli tej głównej tonacji nocturnu. Kolejna niesłychana rzecz, która przeczy temu, że jest to młody Chopin. Bowiem on myśli o tym nie na zasadzie kopiuj, wklej, tak jak robił to jako młody chłopak, tylko myśli o tym, że już mu niepotrzebny w tej historii taki długi następnik, jaki był na początku. Zamiast tego wszystko skraca i doprowadza nas do części tej, która była w Harold, a więc znów o miłości. I w tej tonacji E-dur, proszę Państwa, zakończy się cały nocturn. I teraz ta część marzeń, która sprawia, że się czujemy tak dobrze. Po prostu zakończy cały nocturn w tonacji durowej. A więc wszystko zakończy się dobrze. W tonacji durowej. Jak to dobrze, że taki smutek, którym rozpoczyna się ten nocturn, dramat, który pojawia się w środku z tymi krzykami, kończy się dobrze. A więc kończy się optymistycznie. Utwór bardzo szczególny, nie kopiujący żadnego z innych nocturnów. Swoją formą niepodobny do innych utworów. Bardzo eksperymentalny, bardzo ciekawy i bardzo poruszający. Bardzo chopinowski, a jednak niewydany. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Posłuchajmy na zakończenie jeszcze raz w całości tego pięknego utworu. Pierwsza fraza w oktawach. I następnik bardzo długi. Thank you.
oktawach. Dziękuję Państwu bardzo za obecność, za wysłuchanie do końca i zapraszam na kolejne odcinki i na wcześniejsze odcinki i wszystkiego dobrego. Do widzenia.